Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku ZZ-ka czy gość za zawieszonych Rosjan. Antonio Lindbeck trafił na odwyk. Rune Holta w PSŻ-cie Poznań. Mirek Jabłoński zakończył karierę. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Pojawiają się kolejne newsy, które są konsekwencjami wojny na Ukrainie. Dotyczą one rosyjskich żużlowców. Vadim Tarasienko oraz Artiom Aguta zostali oficjalnie zawieszeni w Rosji. Znaczy to, że nie będą mogli się ścigać w rosyjskiej lidze ani pod rosyjską flagą. Ponadto Rosjanie nie wystartują też w lidze szwedzkiej, która podjęła decyzję o ich wykluczeniu. Z rosyjskimi żużlowcami współpracę zawieszają również marki. Firma Magic miała być w tym roku sponsorem Emila Sajfudinowa. Logo firmy miało się znaleźć m.in. na kasku zawodnika. Współpraca jednak z wiadomych przyczyn została przedwcześnie zakończona. Emil parę dni temu na swoim fanpage'u wstawił czarne zdjęcie. Po jakimś czasie cały profil został usunięty. Na Instagramie Rosjanin wstawił czarne zdjęcie z napisem "konto zamknięte". Widać, że cała sytuacja mocno dobija Emila. I chyba nie tylko jego, bo klub, który miał reprezentować w tym sezonie w Ekstralidze, odwołał swój sparing z włókniarzem Częstochowa. Może nieistotny szczegół, ale jednak istotny szczegół. Sajfudinow zapowiedział, że będzie wspierał kolegów z Torunia. Oberwało się również starszemu bratu mistrza świata, czyli Grigoriowi Łagucie. Jeszcze przed zawieszeniem Rosjan, zakończenie współpracy z nim zapowiedział jego mechanik Dariusz Sajdak. W tym momencie Sajdak wrócił do pracy z młodzieżą i został zatrudniony u jednego z polskich juniorów. Podobną drogę podjął inny Rosjanin, Sergiej Łogaczow. Zawodnik Rowu został przez prezesa Mrozka zatrudniony jako jeden z klubowych mechaników. Prezes Rekinów przekazał, że jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do tej decyzji, to niech te zgłasza bezpośrednio do niego. Tym samym Sergiej będzie mieć możliwość zarobku, chociaż na pewno mniejszego, niż jakby normalnie się ścigał. Całe środowisko jednoczy się, zwalniając i zawieszając Rosjan, tymczasem pan Mrozek jako jedyny musiał się wyłamać i publicznie ogłosić, że idzie zupełnie na przekór. Chociaż komu jak komu, ale prezesowi Mrozkowi miłości do rosyjskich żużlowców wmówić nie można. W związku z wykluczeniem Rosjan z polskich rozgrywek, polskie władze chcą zrekompensować ekstraligowym klubom ich stratę. Pod uwagę brane są dwa warianty. Pierwszy to stosowanie zastępstwa zawodnika za zawieszonego żużlowca. Drugi dotyczyć ma instytucji gościa. Nowy zapis w regulaminie ma pojawić się w nadchodzących dniach. Mirosław Jabłoński zakończył karierę. Znany żużlowiec, ale również komentator Canal Plus poinformował o tym na swoich mediach społecznościowych. Czas odwiesić kewlar na kołku, a motocykle zostawić w warsztacie na zawsze. Trochę za szybko, ale taki jest ten sport. Piękny, lecz niebezpieczny. Endoproteza biodra to pokłosie upadku w Dałdze prawie 3 lata temu i zwichnięcie tego stawu. Wybitny specjalista dr Jacek Mazek, któremu bardzo dziękuję, próbował je ratować. 4 operacje, mozolna rehabilitacja, powrót na tor, ciężka praca, jednak okropny ból przy każdym kroku wygrał. Wszystkim, których miałem okazję poznać, współpracować, porozmawiać, przybić piątkę, zrobić sobie zdjęcie czy się zwyczajnie uśmiechnąć, dziękuję. To były piękne lata, wielkie dzięki. Coś się kończy, coś zaczyna. W tym momencie Mirka czekają inne wyzwania, ale również związane z żużlem. Zapewne Jabol skupi się teraz na rozwoju kariery syna oraz na występowaniu w telewizji podczas żużlowych spotkań. Życzymy samych sukcesów, już tych poza torem. A teraz szybki news. Do niedawna zawodnik Falubazu Zielona Góra Matej Żagar po przejściu do Polonii Bydgoszcz parę dni temu został zaprezentowany jako kapitan polonistów na sezon 2022. Gratulujemy i życzymy samych trójek na torze. Zawieszenie Rosjan to dramat dla jednych i szansa dla drugich. Właśnie z takiej szansy wydaje się skorzystał Rune Holta, który dołączył do drużyny PSŻ-tu Poznań. Rune związany był kontraktem warszawskim z włókniarzem Częstochowa, jednak jasne było, że będzie szukać zatrudnienia gdzie indziej. Podobno oferty szły także i z Ekstraligi, jednak Ryszard wybrał jazdę dla Skorpionów. Życzymy powodzenia na drugoligowym froncie. Zmiany, zmiany, zmiany. W przedsezonowym turnieju Kryterium Asów w Bydgoszczy zamiast Rosjan wystąpią Jason Doyle, Oleg Michajłow i Daniel Biuli. Podobnie w cyklu Speedway Grand Prix dowiedzieliśmy się, kto zastąpi Rosjan. Będą nimi początkowi rezerwowi, czyli Jack Holder oraz ponownie Daniel Biuli. Antonio Lindbeck trafił na odwyk. Przypomnijmy, parę tygodni temu Szwed znowu został zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu. Zamiast przygotowywać się do sezonu, Antonio walczy o to, by ogólnie wrócić do sportu. W tym momencie przybywa w lecznicę odwykowej i chodzi na spotkania anonimowych alkoholików oraz korzysta z usług psychologa. Aktualnie Lindbeck stracił zatrudnienie w Szwecji, a Start Gniezno zawiesił swojego zawodnika. Możliwe, że po wyjściu Szweda na prostą znowu zobaczymy go ponownie na polskich torach. Trzymamy kciuki.
A teraz szybkie potwierdzenie informacji z poprzedniego odcinka. Złoty Kask odbędzie się w Opolu 18 kwietnia w lany poniedziałek. Będzie to zarazem memoriał Jerzego Szczakiela. Chyba nie można sobie wyobrazić lepszego miejsca do uczczenia legendarnego żużlowca jak właśnie w Opolu. Zawodnicy w nim występujący zostaną powołani przez trenera polskiej kadry Rafała Dobruckiego. Rok temu zwyciężył Bartosz Zmarzlik. Kto wygra w tym roku, dowiemy się za nieco ponad miesiąc. Natomiast za nieco ponad dwa tygodnie startują indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi, które znowu odbędą się na Moto Arenie w Toruniu. Po raz kolejny ta impreza będzie zarazem memoriałem Zenona Plecha. Stawka zawodów: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Jason Doyle, Leon Madsen, Martin Waculik, Mikkel Mikkelsen, Taiwo Finden, Robert Lambert, Patryk Dudek, Janusz Kołodziej, Niki Pedersen, Jakub Miśkowiak, Jack Holder, Paweł Przedpełski i Wiktor Lampard. Start zawodów o godzinie 17.30. Czwarty memoriał Henryka Żyto w Gdańsku odbędzie się 27 marca o godzinie 14. Będą to zawody żużlowe w formule par. Turniej będzie można zobaczyć na kanale YouTube Wybrzeża Gdańsk. Stawka będzie przedstawiona w najbliższych dniach. I na koniec, od paru dni możemy oglądać nowe boksy u ekstraligowych klubów. Pierwszą drużyną, która pokazała je światu, była Stal Gorzów. Z tego zdjęcia powstało też dużo memów, ale wracając. Takie nowe boksy zostały zamontowane też w Lesznie. Według mnie to krok naprzód, jeśli chodzi o sprofesjonalizowanie tego sportu. Czy wasze zdanie jest podobne? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport i zapraszam na moje live'y, na których gram w karierę Speedway Challenge 22. I do następnego odcinka. Na razie, cześć!